Teraz przygotuję dla Państwa rogu z grzybów i ze ślimaków. Potrzebna będzie do tego czosnek, szalotka, świeże grzyby. Grzyby wcześniej zostały zblanszowane. Dodajemy grzybów jakie tylko chcemy. Mamy tu borowiki, mamy maślaka, z którego została ściągnięta górna warstwa skórki, mamy kurki. Także to już zależy od Państwa, co chcemy. Tak, pokroimy w taką kostkę większą. W międzyczasie rozgrzewamy już patelnię. Szalotka i czosnek. Tak, kurki po prostu przesiekamy lekko. W momencie, kiedy już mamy rozgrzaną patelnię, dodamy oliwę. Dodajemy najpierw czosnek oraz szalotkę. Rozprowadzamy tłuszcz po całej patelni. Możemy? Wyrzuć już na patelnię. W międzyczasie odcedzimy sobie ślimaczki. Tak. I podamy to wszystko, całe rogu, będzie podane w koszyku z ciasta filo. Tak naprawdę moglibyśmy użyć wolewontów z ciasta francuskiego. Moglibyśmy to podać nawet samo. Tak, od razu dodajemy ślimaki. One się chwilę smażą. Następnie grzyby. Najlepiej używać świeżych grzybów. Starajmy się w ogóle potrawy ze ślimaków robić z tego, co mamy teraz dostępne, czy w sklepach, czy to w lasach, czy na działkach. One generalnie zgrywają się ze wszystkimi warzywami oraz grzybami. No jak to chwilę razem posmażymy. Zarówno jak i grzyby, jak i ślimaki lubią białe wino, więc dodajemy od razu białe wino. Tak. Jak najbardziej moglibyśmy znowu użyć tymianku świeżego. Damy zwykły tymianek, gdyż będziemy później jeszcze dodawać sam sok cytryny. Tak więc ten nam w zupełności wystarczy. Tak? Jak już nam alkohol wyparuje z naszych ślimaków, dodajemy bulionu. Może to być drobiowy, może to być warzywny, może być równie grzybowy. Odrobinę i poddusimy to wszystko. Tak będziemy wkręcać później schłodzone masło. Jest to taki francuski bardziej styl. Nie będziemy dawać śmietany, żeby to nie były zbyt ciężkie dania. I tak już grzyby mamy ciężkie. Masło doda nam bardzo dużo wartości energetycznych. Także wydaje mi się, że samo schłodzone masło nam wystarczy w zupełności. Ponadto dodamy do tego świeżej natki pietruszki. Thank you.
Już delikatnie to doprawimy, żeby nasze ślimaki już pracowały w lekko doprawionym płynie. Może troszkę więcej tej pietruszki, ale to było kolorowe. Będziemy tu dusić około 15 minut. I znowu podlewamy odrobiną bulionu. Nie za dużo, żeby nie wytracać tej temperatury, lepiej małymi porcjami dolewać bulionu. Dobra. Tymianek już możemy wyciągnąć. Następnym krokiem będzie wyciśnięcie soku z cytryny naszych grzybów. Nie za dużo. Myślę, że na taką ilość jedna połóweczka nam w zupełności wystarczy. Teraz już doprawiamy tak fest. Tak, dodajemy naszego masła. Ważne, żeby to masło było schłodzone i dodawać w niewielkich porcjach, żeby to masło bardziej wtłaczać, tak, takim ruchem. Generalnie już z ognia możemy ściągnąć, teraz będziemy wtłaczać tylko masło. W międzyczasie Tomku daje już pietruszkę. Tak, powstaje nam już z naszego bulionu oraz wina taki sos maślano-winny. Tak, proszę spojrzeć, jak nam fajnie zgęstniało. Taki sos nam właśnie powstał teraz. I będziemy to układać w koszyku, wykonane wcześniej z ciasta filo. Tak jak wspominałem, już możemy to z wolę wąta dać taki rogu, ale my postanowiliśmy zrobić w cieście filo taki koszyk. I mamy gotowe. Dobra. Teraz będziemy wykładać już. No i wykładamy nasz koszyk. Jeszcze na dekorację parę szczytów pietruszki. Tak, możemy dać jeszcze troszkę
Janku. Nasze ślimaki wraz z grzybami, tak zwane rogu ze ślimakami i z grzybów mamy gotowe.